socjologa, panie premierze, macie szansę na trzecią kadencję, to byłby już kompletny ewenement. Oczywiście, że mamy szansę, bo no, my prowadzimy wiarygodną politykę, taką jak polityka powinna wyglądać w demokracji. Więc tę szansę mamy, natomiast przeciwnik jest bardzo poważny, bo przeciwnik dysponuje wielkimi instytucjami, także medialnymi, olbrzymim wsparciem zagranicznym. To jest przeciwnik, tak, nie kryje się, to jest przeciwnik antypolski, no my walczymy o suwerenność Polski. Te wybory będą kolejnym starciem Polski i ludzi, którzy chcą żyć w polskiej wspólnocie, kierują się polską tożsamością i kierują się interesem polskiej suwerenności, racją stanu, z tą olbrzymią postkomuną, bo to jest, oczywiście tam są różne nurty, prawda, nowoczesnej, za przeproszeniem, neomarksistowskiej lewicy, czy tego pseudoliberalizmu, no jest taki bardzo wyraźny nurt złodziejski, no tych, którzy po prostu okradali nas wszystkich i okradają dalej, bo no niestety taki segment w tym społeczeństwie funkcjonuje, a przede wszystkim jest też ta stara postkomuna w różnych wersjach, no to jest taki bardzo krótki, trochę amatorski rys socjologiczny tego naszego przeciwnika, który no, prawda, przyjmuje różne twarze, ale to jest jedna i ta sama twarz postkomuny. Ja zawsze mam jedno podstawowe pytanie do moich przyjaciół, z którymi gdzieś tam w opozycji byłem, czy później w Solidarności. Później mieliśmy różne drogi, nawet w jednej partii w 90-tych latach byliśmy. Ja może byłem zbyt naiwny, ale nie wstydzę się tego, bo to jeszcze była partia, gdzie nie było podziału na stosunek na przykład do dekomunizacji w tym momencie. Ale ja im zadaję pytanie, no przecież wy głosujecie w tej chwili z tą najstraszliwszą postkomuną, z tymi mordercami, którzy zabijali opozycjonistów w czasach stanu wojennego, księży, którzy mordowali ludzi. Ja nie mówię, że nie tylko kradli, prawda, nie tylko kłamali, bo komunizm zawsze się na tym opierał, nie tylko się wysługiwali Sowietom i ich tu różnym popuczcikom, ale także zamordowali ludzi, prawda? Wy razem z nimi w tej chwili idziecie w jednej formacji politycznej. Co pan premier słyszy w odpowiedzi? Nic nie słyszę. Nic nie słyszę. To jest na ogół ruch wzruszenia ramion, odwrócenie, wściekłość, odkładana słuchawka, no bo tam nie ma argumentów. No cóż oni mogą, jak oni mogą argumentować, prawda? Bo nawet jeżeli po naszej stronie są jakieś błędy i tak dalej, to są normalne błędy, które są przynależne procesom masowym czy społecznym w demokracji. Prawda? Znajdują się ludzie, którzy popełniają błędy, ale to są, no właśnie, albo jednostki, albo sytuacje wyjątkowe, prawda? Natomiast systemowo my jesteśmy formacją polską, a oni są formacją postkomunistyczną.